Czy w 2023 roku da się zarobić na sprzedaży ujęć stokowych? Dzień dobry moi drodzy, odcinek refleksja, odcinek informacyjny, odcinek, którym można słuchać, można oglądać, ale jeżeli będziecie tylko słuchać, to również cała treść będzie dla Was dostępna, nic nie stracicie, cokolwiek robicie, możecie to robić dalej i słuchać o tym, jak działać z ujęciami stokowymi. Twórców wideo jest coraz więcej, ale to dlatego, że rynek wideo, rynek produkcji różnego rodzaju materiałów cały czas rośnie i zapotrzebowanie jest i będzie rosnąć, ponieważ liczba ekranów, które nas otaczają, również się powiększa. Każda firma, każda instytucja chce istnieć na naszych telefonach, na naszych komputerach, wszędzie, gdzie się da i to wszystko się digitalizuje. Dlatego cały czas jest duże zapotrzebowanie na to, aby tworzyć materiały, a jednocześnie tworzyć materiały w przystępnych cenach. Jak można to zrobić? No najprostszy sposób to jest znaleźć na przykład platformę subskrypcyjną, gdzie można sobie ściągać ile się chce różnych ujęć i na tej bazie robić materiały, ewentualnie dogrywać jakiś voiceover. No i wtedy macie naprawdę możliwość stworzenia niezliczonej ilości materiałów na social media. Tak to wygląda od strony klienta i my, twórcy, filmowcy, możemy to wykorzystać. Ja działam w tej branży już od kilkunastu lat, natomiast od około 4 powoli, małymi krokami rozwijam to źródło pasywnego przychodu, jakim są ujęcia stokowe. Dorzucam co jakiś czas coraz więcej tych materiałów, między innymi na serwis ArtGrid, gdzie właśnie subskrypcyjnie można sobie ściągać te materiały. Jeżeli jesteś zainteresowana korzystaniem z takich materiałów, to możesz zdobyć dodatkowe 2 miesiące gratis w ramach subskrypcji, wykorzystując link, który jest poniżej w opisie tego filmu. To taka mała, mała reklama. Mnie oczywiście też wesprze takie kliknięcie, ale wracamy już do konkretów. Pierwsza rzecz to po prostu trzeba być dobrym w tym, co się robi. Trzeba nagrywać porządne materiały, mieć doświadczenie operatorskie. Jeżeli chcesz zaistnieć, no to nie ma siły. Rynek jest na tyle wysycony, że przeciętne byle jakie ujęcia po prostu znikną, nikt ich nie będzie oglądał, nikt ich nie będzie kupował, nie ma nawet sensu się wysilać. Po prostu musisz albo mieć odpowiednio dużo doświadczenia i wiedzy, aby tworzyć rzeczywiście dobre, solidne pod kątem operatorskim materiały, albo na przykład znaleźć jakąś nietypową niszę, ujęcia produktowe, nie wiem, ujęcia natury z jakichś specjalnych obiektywów, makro. Możesz mieć swoją niszę, którą mało kto gospodaruje, albo po prostu być twórcą, który no na przykład jeździ, podróżuje i wyszukuje takie dziwne, niesamowite miejsca, gdzieś wstaje o wschodzie słońca i nagrywa te materiały, bo właśnie o to chodzi. Trzeba przedstawić rzeczy w taki sposób, w jaki mało kto inny potrafi to zrobić. I wtedy zaczynasz widzieć rezultaty, ludzie zaczynają reagować na te materiały, które dodajesz. Punkt drugi, wyciągając go z tego pierwszego, to znajdź swoją niszę. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć. Nie zawsze potrzebujesz modeli osób w kadrze. Oczywiście takie ujęcia są bardzo często poszukiwane, natomiast moje wnioski, patrząc na statystyki ściągnięć różnych ujęć, wskazują, że dużo częściej ludzie potrzebują ujęcia, gdzie nie widać twarzy bohaterów, czyli takie bardziej abstrakcyjne ujęcia, gdzie widać sylwetkę, gdzie widać tył głowy, jakieś ręce, bo takie ujęcia jesteś w stanie wykorzystać w swoim montażu i gdzieś dołożyć, niezależnie od tego, co się w nim dzieje, czy jakie postacie występują. To jest bardzo ważne, bo jeżeli myślisz, zastanawiasz się, jakiego rodzaju ujęcia możesz zrobić, no to po prostu postaw się w sytuacji, czy w miejscu klienta, takiego odbiorcy detalicznego tych ujęć i zastanów się, czego może on potrzebować. Są również oczywiście takie miejsca, czy jakieś newslettery, na przykład jeżeli się zapiszesz do takich newsletterów różnych dużych serwisów, no to możesz dostawać informacje, jakie materiały są potrzebne, jakie są trendy w tej chwili, co się klika, co ludzie ściągają. Też na to zwracaj uwagę. Najważniejszy jest ten punkt pierwszy, o którym powiedziałem, czyli właśnie dołóż coś od siebie, coś takiego, czego nikt inny nie zrobi. Powtarzam to jeszcze raz, bo miałem w notatkach. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to cierpliwość. Nie ma siły.
to jest gra liczb. Liczy się skala, zobaczysz to po jakimś czasie. Jeżeli zaczniesz dodawać, jeżeli będziesz mieć kilkaset czy nawet kilka tysięcy tych ujęć, to wtedy te efekty będą zauważalne, będą rzeczywiście wpływać na twój budżet. Natomiast jeżeli wrzucisz 15, 20, 30, 40 ujęć, które będą jedne lepsze, jedne gorsze, raczej znikniesz w morzu innych ujęć stokowych i niewiele na tym zarobisz. Natomiast dodając je, też zobaczysz, jakie ujęcia się klikają, jakie się nie klikają i będziesz w stanie robić więcej takich rzeczy, na które jest zapotrzebowanie. Jeśli zaś chodzi o same serwisy, gdzie możesz oferować swoje ujęcia, to podzieliłbym je na dwie kategorie. Na takie, gdzie możesz wrzucać i każdy może wrzucać, po prostu rejestrujesz się już masz dostęp do tego, aby uploadować materiały. Druga rzecz, drugi rodzaj takich serwisów to takie, gdzie musisz się zgłosić i musisz zostać zaakceptowany jako twórca. I te drugie dają większe korzyści, ale trudniej się tam dostać. Musisz mieć już porządne portfolio, takie, które robi wrażenie, co nie jest takie łatwe w dzisiejszych czasach, gdzie jest wielu podróżników, vlogerów, twórców, ale jest to do zrobienia, bo te potrzeby cały czas rosną, podaż, popyt, jesteś w stanie wypełnić tę lukę. Próbuj dostać się do tych właśnie miejsc, gdzie potrzebna jest ta wstępna weryfikacja, bo po prostu od razu z automatu znajdziesz się w bardziej elitarnej grupie. Nie będziesz w takim wielkim oceanie innych stoków gdzieś na Shutterstocku czy tego typu serwisach, ale w takim mniejszym jeziorku, akwarium, gdzie już tacy naprawdę porządni twórcy są i tam rzeczywiście widać rezultaty, a więc wracamy do punktu pierwszego. Po prostu bądź dobry i wtedy będzie się to rozwijać. Potrzeba czasu. Potrzeba być może kilku lat, być może kilkuset dobrych ujęć, ale da się to zrobić. Jest taki moment, kiedy zaczniesz widzieć efekty. To jeszcze nie będzie skala, która pozwoli ci rzucić pracę czy coś takiego, ale kupić sobie dodatkową kawę, czy pojechać w góry na weekend, już być może tak. No i na tym to polega, że trzeba cierpliwości uczyć się, rozwijać, cierpliwie budować i sprawdzać, czy działa. Życzę ci w tym powodzenia. Ja w tym roku mam taki cel, aby również rozwinąć tę gałąź naszego biznesu, ponieważ rzeczywiście po tych 4 latach widać, że jest w tym duży potencjał. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zostawiaj pytania w komentarzu, daj też łapkę, subskrypcję, bo to po prostu pomaga algorytmom i dzięki temu będę mógł dalej rozwijać ten kanał i dzielić się z Tobą wiedzą na różne sposoby. Dzięki wielkie, czekam na komentarze, do zobaczenia w następnym materiale.